Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Pobite Gary, gdzie jak już wiecie, gotujemy z przymrużeniem języka. Właśnie rozpoczęliśmy drugi sezon naszych zmagań kulinarnych i postanowiłem dorzucić do tego swoje 3 grosze. W moim formacie zajmę się czymś, na co każdy czeka po obiadku, a mianowicie deserami, z tym, że uwaga, nie będą one wymagały pieczenia. Nie chodzi o to, że nie każdy z Was posiada piekarnik, tylko o to, aby było po prostu łatwo i przyjemnie. W moim pierwszym odcinku przygotuję dla Was torta o smaku knoperca. Mam nadzieję, że przepis przypadnie Wam do gustu i zostawicie na zachętę jakąś łapkę w górę oraz subskrypcję. Zaczynajmy! Do tego ciasta potrzebujemy knopersy, herbatniki maślane, masło, orzechy laskowe blanszowane, kremówkę 36% tłuszczu, białą czekoladę, mascarpone, esencję waniliową oraz polewę z mlecznej czekolady. Zacznijmy od pokruszenia 200 g herbatników maślanych. Ja używam gałki, ale można to też zrobić w woreczku, rozgniatając ciastka wałkiem czy też w blenderze. Do okruchów wlewam 150 g roztopionego masła i całość dokładnie mieszam. Połowę masy przekładam do tortownicy, całość ugniatając na dnie na przykład szklanką i odstawiam do schłodzenia w lodówce. Teraz na patelni prażę 100 g posiekanych orzechów laskowych, po czym w blenderze mielę 5 wafelków knopers. Oczywiście, aby było szybciej, ja użyłem wersji kupnej ze sklepu, ale pamiętajcie, że Sztaba w swoim formacie w poprzednim sezonie Pobitej Garów również stworzył knopersy, które były identyczne w smaku. Link do tego odcinka podrzucę Wam pod koniec mojego filmu. Do masy dodaję orzechy oraz 50 g roztopionego masła i dokładnie mieszam. Całość przekładam do tortownicy i ponownie schładzam. Każda z warstw musi zastygnąć. Po tym czasie na wierzch ładuję kolejną warstwę z herbatników i jak zapewne się domyślacie, znów całość schłodzę. W kąpieli wodnej rozpuszczam 150 g białej czekolady i odstawiam ją, aż jej temperatura spadnie do około 35 stopni Celsjusza. W międzyczasie do miski wlewam 400 ml kremówki, dodaję śmietan fix i ubijam bitą śmietanę. Następnie dodaję do niej 250 g serka mascarpone, łyżkę esencji waniliowej i czekoladę. Całość ponownie ubijam, aż powstanie gładka masa. Krem przekładam do tortownicy, wygładzam i ponownie chłodzę, aż stanie się w miarę sztywny. Pozostało całość udekorować polewą z mlecznej czekolady, okruchami orzechów laskowych, no i oczywiście kawałkami knopersów. Ten deser wygląda po prostu pięknie i zapewniam Was, że smakuje jeszcze lepiej. Jak sami widzieliście, nie był on aż tak trudny do wykonania, dlatego tym bardziej zachęcam Was, abyście spróbowali go wykonać w domu. Gwarantuję Wam, że nie będziecie zawiedzeni. Kochani, dzięki Waszym subskrypcjom i udostępnianiu naszych odcinków udało nam się przekazać ponad 10 tysięcy złotych na rzecz głodnych dzieciaczków. Ten wynik chcielibyśmy co najmniej powtórzyć, dlatego prosimy Was o suby i udostępnienia. Tym sposobem będziemy mogli nie tylko dzielić się fajnymi przepisami, ale zrobimy też dużo, dużo dobrego. Trzymajcie się!